Problemy z oddychaniem, zaostrzenie chorób dróg oddechowych i astmy to konsekwencje smogu, który zanieczyszcza powietrze w sezonie jesienno-zimowym. Zapalenie spojówek, kłopoty z gardłem, krtanią, tchawicą, chrypką, zaostrzenie ostrej choroby wieńcowej, zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, aż po nowotwory. Z takimi schorzeniami mamy do czynienia, gdy mamy zanieczyszczone powietrze. Województwo małopolskie jest rejonem, w którym smog występuje często i jest bardzo intensywny. Z mojego punktu widzenia, jako ginekologa położnika, wiem, iż opublikowano badania, w których udowodniono, że pacjentki, które przechodziły większą część ciąży w okresie jesienno-zimowym, więc były bardziej narażone na zanieczyszczenie powietrza, rodzą dzieci przedwcześnie z niższą masą urodzeniową, z niedorozwojem płuc, co w przyszłości skutkuje zwiększoną zapadalnością na infekcje górnych dróg oddechowych. Małopolska chce to zmienić, dlatego przyjęła uchwałę antysmogową. Zobowiązuje ona każdego mieszkańca, który ogrzewa budynek starym kotłem, do jego wymiany do końca 2022 roku. Obowiązek ten dotyczy również mieszkańców gminy Brzesko. Ułatwieniem wymiany nieekologicznych kotłów jest program rządowy Czyste Powietrze. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dzięki niemu możemy obniżyć koszty zakupu i montażu innowacyjnych systemów grzewczych, jak ciepło z gruntu lub wody. Warto zrobić to teraz, ponieważ jest to dobry czas, gdyż od grudnia 2022 roku na terenie województwa małopolskiego wchodzi ustawa antysmogowa, która mobilizuje nas do tego, żebyśmy te piece wymieniali. Program ułatwia nam to, że możemy z takich środków skorzystać i po prostu zrobić to trochę taniej. Program obejmuje nie tylko wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, ale ułatwia również termomodernizację budynków jednorodzinnych, co obniża koszty i pozwala efektywnie zarządzać energią. Dzięki temu można nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zaoszczędzić na kosztach ogrzewania domów. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Brzesko, zapraszam bardzo serdecznie do punktu konsultacyjnego dotyczącego programu Czyste Powietrze. 14 czerwca 2021 roku taki punkt specjalnie dla Państwa otworzyliśmy w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym na parterze budynku, tam gdzie dawniej znajdowała się kawiarenka. Tam na Państwa czeka ekspert, specjalista, który odpowie Państwu na wszystkie pytania, pomoże przygotować odpowiednią dokumentację dotyczącą aplikowania do tego programu. Sam dojazd i miejsce jest bardzo dogodne, dlatego że znajduje się nieopodal parking, a i lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapraszam pięknie. W gminie Brzesko wnioski o dotacje z programu Czyste Powietrze pomaga wypełnić ekodoradca, który czeka na mieszkańców w punkcie konsultacyjnym znajdującym się w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym imienia Jana Pawła II w Brzesku, plac targowy 10. Punkt jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.30. Telefon kontaktowy 572 842 876.